O wstępie na pewno zaznaczamy, bo to jest bardzo istotne, iż tylu kibiców z Bytomia pojawiło się na tak dalekim wyjeździe, by nas fanatycznie wspierać. Mecz był niezwykle trudny, więc myślę, że to była taka główna cegiełka i wsparcie przez całe spotkanie. I to chcemy serdecznie w imieniu całej drużyny podziękować. I prosimy oczywiście o więcej, bo zaczynamy od serii meczów na wyjeździe. Jeśli chodzi o samo spotkanie, mieliśmy swój plan. Ten plan zespół realizował brutalnie konsekwentnie. Mimo iż rywal posiada w tej lidze, w mojej opinii, zdecydowanie najsilniejszą jakość indywidualną, to byliśmy w stanie się bronić. Oczywiście te szanse strzeleckie po stronie Kotwicy też się pojawiały, ale to iż oddaliśmy inicjatywę, to taki po prostu był nasz plan na momenty w tym meczu. Gdybyśmy dzisiaj byli bardziej skuteczni, to te ataki szybkie z naszej strony zamknęłyby ten mecz zdecydowanie szybciej. Myślę, że ta jakość nasza w obronie niskiej dzisiaj była na tyle wysoka, iż mimo, że ta piłka była bardzo często w naszym polu karnym, no to brakowało takich klarownych szans dla Kotwicy. Na pewno ogromny szacunek dla trenera, dla zespołu rywala, ponieważ jest to zespół, w mojej opinii, mówiłem to zresztą przed tym spotkaniem, najsilniejszy w tej lidze i cieszymy się, że mogliśmy się sprawdzić, bo nas to jest rozwojowe. To jest dopiero pierwsza kolejka, więc to, iż Kotwica dzisiaj straciła punkty, to za wiele nie znaczy. Meczów jest bardzo dużo i myślę, że taki mocny zespół będzie po prostu regularnie punktował. Na pewno spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i myślę, że taki był. Na pewno fajne tempo. W telewizji musiało się to oglądać bardzo, bardzo fajnie. Spotkały się dwa mocne zespoły. Wiedzieliśmy, że tak jak trener wspominał, Kotwica ma duże indywidualności, ale my pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który będzie bardzo ciężko ograć, nieważne czy u siebie, czy na wyjeździe. Cieszymy się, że zrealizowaliśmy w 100% nasz plan. Wyprowadzaliśmy dużo groźnych sytuacji, dużo groźnych kontr w pierwszej połowie. Na pewno mogliśmy prowadzić więcej, natomiast czyste konto cieszy nas jako zespół podwójnie i mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach również będziemy tak zdeterminowani, będziemy podchodzić do każdego meczu z taką jakością, z taką determinacją i wolą walki, wolą zwycięstwa, jak dzisiaj z Kotwicą. Nie tak rozpoczęliśmy może sezon, jak chcieliśmy, ale może nieważne, jak się zaczyna, ważne, jak się kończy. I oby tak było w naszym przypadku. Najważniejsze będzie to, co dla nas będzie na koniec sezonu. W dzisiejszym spotkaniu jeszcze było widać, że jeszcze zespół nie do końca czasami się rozumie i to przede wszystkim brakowało jeszcze tego zrozumienia właśnie w takich finalizacji akcji. Ale mimo wszystko stworzyliśmy trochę tych sytuacji, które mogły nam pozwolić ustawić to spotkanie. Mimo tego, że tak, Polonia momentami gdzieś za podwójną gardą pilnowała dostępu do własnej bramki, to mimo wszystko jeszcze te sytuacje stwarzaliśmy, ale zabrakło albo celnego strzału, albo decyzji, albo czasami jakiejś gry kombinacyjnej, szybszego podania i tak dalej, przyspieszenia gry, chociażby podaniem, no, były takie momenty i niestety najważniejsze jest to, kto takie są reguły piłki nożnej i najważniejsze są bramki, bo tej bramki nie szyliśmy, dzisiaj to szyiła Polonia. Gratuluję im zwycięstwa i tyle. My musimy myśleć o następnym meczu, musimy myśleć o jeszcze kolejnym dla nas. Na pewno jest to dopiero początek, ale nie ukrywam, że nie tak chcieliśmy zacząć te rozgrywki, ale niestety jest tak, jak jest. Musimy się z tym pogodzić, taka jest piłka. Gratuluję przeciwnikom i to wszystko. No, na pewno gratulacje dla drużyny Polonii na początku, bo jako Beniaminek przyjeżdżałem, można powiedzieć, do faworyta tych rozgrywek. Wiadomo, jak ta sytuacja wygląda. Sam jestem świadomy, że mamy mocny zespół, ale nikt punktów za darmo w tej lidze nikomu nie rozda, więc trzeba sobie to wywalczyć na boisku. Potwierdzić to dobrą organizacją gry, jakością indywidualną. Można wygrać spotkanie, wiadomo, ale trzeba też prezentować określone aspekty jako zespół. Jesteśmy nową grupą ludzi tak naprawdę. Mamy bardzo dużo nowych zawodników i myślę, że ten czas będzie grał na naszą korzyść, tak jak trener powiedział.
jest to sezon, to jest maraton, a nie sprint, więc pierwsza kolejka oczywiście chcieliśmy zgarnąć tutaj komplet punktów, niestety nie udało się. Myślę, że jeżeli chodzi o przebieg meczu, to zdecydowanie zbyt wiele błędów indywidualnych, prostych, gdzie mieliśmy niewymuszonych błędów, gdzie mieliśmy piłkę pod kontrolą i napędzaliśmy ataki Polonii, szczególnie w pierwszej połowie, bo widać, że mieli plan na ten mecz delikatnie się cofnąć i z obrony niskiej szybko transportować akcję do ofensywy i ten plan realizowali skrupulatnie i przynosiło im to efekt, więc nic dziwnego, że do końca meczu starali się grać w ten sposób. Strzelili bramkę po jednej z takich akcji, tym bardziej jakby napędziło ich to do jeszcze bardziej ofiarnej gry w defensywie i pomimo tego, że stworzyliśmy sobie kilka tych sytuacji, to żadnej z nich nie udało się wykorzystać i będziemy musieli się z tym mierzyć, bo myślę, że ten scenariusz meczów może być podobny, gdzie będziemy dominowali posiadanie piłki, ale musimy być bardziej konkretni w strefie ataku i tych sytuacji klarownych sobie stwarzać więcej i po prostu je lepiej egzekwować. Ja nadal wierzę, po prostu wierzę w to, że czas będzie grał na naszą korzyść, bo im dłużej będziemy ze sobą, im więcej czasu będziemy trwać, żeby pewne aspekty z nami przepracować, swoją filozofię zaadaptować do nowych zawodników, to po prostu będzie to coraz lepiej wyglądało i po prostu w następnym tygodniu mam nadzieję, że już te trzy punkty zostaną tylko w kole. Dziękuję.